Dzień dobry, nazywam się Natalia, mieszkam na Lazurowym Wybrzeżu i chciałam zrobić taki mały wideo dla Was w Polsce, moich znajomych, moja rodzina. Już to zrobiłam po francusku i po angielsku. Jestem trochę poliglotką, urodziłam się w Anglii, ale mieszkałam wiele lat w Szwecji i we Francji teraz. Mama była z Polski, ojciec z Anglii, no więc my taki mały miszmasz mam. Ale chciałam iść do punktu. Punkt jest taki, że chcę Wam dać trochę nadziei i pozytywności. Ja już od 5 lat mam swoją własną firmę w marketingu i w organizowaniu eventów. I też jestem organizatorką wesel. My Riviera Weddings. No i chciałam Wam powiedzieć, że no, widziałam już ciężkie czasy. Nie wszystko jest różowe, jest ciężko, ale trzeba mieć tą nadzieję w tym czasie, gdzie mamy czas, żeby coś zrobić fajnego albo się nauczyć czegoś nowego. Mamy okazję teraz, żeby no, konkretnie nasze fajne rzeczy, to może nigdy nie mieliśmy czasu na to albo pasję zużyć, dać od siebie dla innych i też nauczyć się od innych dla siebie. Na przykład ja teraz piszę książkę, mam maszynę do pisania, która ma 88 lat. Na tym nigdy nie miałam czasu, a teraz właśnie mam i cieszę się tym, że mogę używać moją kreatywnością. I to jest dla mnie okazja. I chciałam Wam też powiedzieć, że może mieliście kiedyś pasję, ale nigdy nie mieliśmy czasu, żeby nad tym się zastanowić, albo zawsze biegaliśmy, bo wiemy, że żyjemy w takim czasie, gdzie wszystko tak szybko, szybko idzie i nie mamy czasu, żeby samym siebie spędzić czas i ewaluować, co może potrzebujemy, żeby polepszyć siebie. Więc na przykład nauczyć się nowego języka, albo jak macie nowy biznes, napiszcie blog. Wszyscy szaleją na tym punkcie. Blogi są ekstra, można się coś fajnego nauczyć się i to chodzi od serca. Albo na przykład czas, żeby patrzeć na strategię marketingową. Moja firma Bright Creativity właśnie w tym się specjalizuje i pomagam ludziom w tym. To nie jest to, że chcę reklamować siebie i wiecie, zrobić coś z tego. Chcę Wam dać tą okazję, że jestem tutaj dla Was. Wszyscy jesteśmy w tym samym sytuacji i trzeba się no, pomóc. Prawda? Wam, my, ja, wszyscy. Wszyscy potrzebujemy jakieś wsparcie i może to, co ja umiem, może być fajnie dla Was i pomóc w długim, long term, tak jak mówimy po angielsku. Przepraszam za mój w polski. No, nie rozmawiałam przez chwilę, wiele czasu, ale daję radę. Co można też zrobić? Social media. Więc możemy zrobić więcej na Instagram, na Facebook, na Twitterze. Postować, zrobić mini wideo, tak jak ja robię teraz na YouTubie, albo jakieś tam fajne coś, żeby komuś dać nadzieję, albo żeby się nauczyli czegoś, prawda? Każdy z nas ma coś pozytywnego w siebie, albo jakiś talent, który nigdy nie używaliśmy. Więc to jest ten czas, żeby to wykorzystać. Co mogę powiedzieć więcej? No, bardzo mi skryło serce, jak słyszałam, że dużo, dużo moich klientów, no niestety wesel nie mogą mieć. Więc co robimy? Jest taka grupa na Facebooku na przykład, gdzie się wspomagamy wszyscy, wedding plannerzy, organizatorzy wesel. I za darmo dajemy szansę par, żeby właśnie zrobić to w następnym roku albo za 2 lata. Ale żeby właśnie być tam dla nich. I to jest tak ważne. Zadzwonicie do swoich znajomych, z którymi nie mieliście kontaktu od dawna. Rodzina tak samo. Ci wszyscy, którzy siedzą sami, na przykład ja mam 2 piękne koty. Na szczęście to mi daje trochę radości w dzień. Ale chodzi o to, żeby się skontaktować ze sobą. Świat jest wielki, ale na szczęście mamy ten internet, że możemy zużyć i zrobić coś kreatywnego z tego wszystkiego. Więc no po prostu bądźcie kreatywni, bądźcie szczęśliwi i przede wszystkim zostajcie w domu. To jest tak ważne. Wszędzie w całym świecie są inne jakieś teorie, jak mamy to wszystko zrobić. Ale najważniejsze jest to, żeby siedzieć w domu i zrobić coś fajnego i pozytywnego i użyć własną kreatywność.
No więc tak, kochani, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i pozdrawiam z całego serca. Jakbyście chcieli coś dowiedzieć o Marie Riviere Weddings albo Bright Creativity, nie ma problemu, włożę tutaj link i możecie sobie zobaczyć. Jest to po polsku też, Marie Riviere Weddings of Wesel. Informacje bardzo chętnie. No i mam pełno innych wideo, Luxury with Natalia, informatywnych, gdzie rozmawiam z fajnych, super ludzi z każdego miejsca w całym świecie. No i może się zainspirujcie. Więc tak, całuję Was mocno, guziaki, trzymajcie się. Pa, pa!